Witam Cię ponownie. Zapraszam Cię teraz do podsumowania tego, co nauczyliśmy się w tym dziale. Jeszcze raz. Ten dział to były najważniejsze trójkąty prostokątne, pola trójkątów oraz pole koła, pole wycinka koła, długość łuku. Tego uczyłam Cię przez te parę naszych lekcji. Na dzisiaj, na ten moment chciałabym z Tobą porozwiązywać zadania z arkuszy maturalnych, tych, które były w ubiegłych latach, z którymi trapili się Twoi koledzy, starsi koledzy. A więc zaczynamy! A co było na maturze? Zadanie numer 1, maj 2018, zadanie 17 za 1 punkt. Dany jest trapez prostokątny KLMN, którego podstawy mają długości KL równe A oraz MN równe B, przy założeniu, że A jest większe od B. Kąt KLM ma miarę 60 stopni. Długość ramienia LM tego trapezu jest równa. I mamy tutaj cztery odpowiedzi. Ja tych odpowiedzi nie będę przepisywała, natomiast taki rysunek młodzież, która zdawała egzamin maturalny w roku 2018, w maju, taki rysunek przed sobą miała. Jeszcze było zaznaczone, że to jest A i to jest B. Zresztą było w treści napisane, że długość KL to jest A, a długość MN to jest B. I zapisali jeszcze, że A jest większe od B. No widzimy to na rysunku, że A jest troszkę dłuższe, prawda? Dłuższe jest niż B. Tak? Dobrze. Zatem jeszcze jest podane, że kąt KLM, ja to zapiszę, kąt KLM ma miarę 60 stopni. No tego nie było zaznaczonego na rysunku, ale wspólnie zaznaczmy. Popatrzmy, kąt KLM to jest ten kąt i on ma miarę 60 stopni. Pytają nas, jaka jest długość ramienia LM, czyli ja zaznaczę LM równa się pytajnik, długość tego ramienia. Długość ramienia tego trapezu, czyli pytają nas o ten, o to ramię tutaj LM. Dobrze, więc przystąpmy, zaczniemy coś rozwiązywać, coś popatrzeć. Pierwsza sprawa, widzisz na pewno, że jest to zadanie z trapezem. Jest to zadanie, w którym pasowałoby zauważyć pewną rzecz. Jest tu 60 stopni. Zadanie z trapezem bardzo często doprowadza nas do myślenia takiego, że trzeba poprowadzić wysokość. Jest to trapez prostokątny, czyli tutaj jest kąt prosty, tak? Ale i tu jest już jedna wysokość jest poprowadzona, poprowadźmy drugą. Więc ja poprowadzę drugą. Intuicyjnie na takie rzeczy trzeba zwracać uwagę, dlatego że bardzo często w zadaniach właśnie, w zadaniach maturalnych prowadzi się w trapezie wysokość. Bardzo często, jak się rozwiązuje zadanie z trapezem. Zatem popatrz, ja poprowadziłam i teraz co ja tu mogę zauważyć? Jeżeli ja tu podpiszę ten punkcik jako G, to popatrz, co ja zauważę. Ja zauważę, że trójkąt GLM to jakie ma kąty? 90 stopni? 60 stopni, no to znaczy, że tutaj musi być 30 stopni. Zamaluję Ci, chodzi mi o ten trójkąt GLM. Dlaczego ja o tym trójkącie mówię? No bo ten trójkąt właśnie Cię tego trójkąta uczyła. Przypominałam Ci ten właśnie trójkąt. 30, 60, 90 stopni. No to popatrzmy, czy jakiś bok w tym trójkącie moglibyśmy zapisać. Bo na pewno pamiętasz, czego Ci uczyłam. Uczyłam Cię, że naprzeciwko 30 stopni jest x. Naprzeciwko 60 stopni jest x pierwiastek z trzech. Piszę kolorem, żeby Ci przypomnieć pewne zależności. Natomiast naprzeciwko kąta prostego jest 2x. A co my mamy właśnie wyliczyć? My mamy wyliczyć LM. Długość LM, która u nas jest równa 2x. To mamy znaleźć. Czyli jednym słowem, znajdę x-a, koniec zadania. Popatrz, jakie to jest proste. Odtąd dotąd, jak sobie popatrzysz idealnie na rysunek, zrzutujesz sobie, to widzisz, że od K do G jest długość B. Natomiast cała podstawa KL ma długość A. Czyli odtąd dotąd, czyli od G do L, będzie nic innego, jakbym ja od tej dużej podstawy, patrz tutaj, od tej dużej podstawy odjęła tą krótką podstawę. Czyli mogę napisać A, odjąć B. Tyle wynosi, czyli ja wnioskuję, że x to jest a minus b. Zatem ja podstawię w odpowiednie miejsce i napiszę Ci, że lm to się równa 2 i w nawiasie a minus b.
Koniec. W tym zadaniu, to jest zadanie na literkach. No młodzież często nie lubi tych zadań na literkach. Wolą jak jest 12 cm, 16 cm. Nawet dwa pierwiastki z 2 cm wolą. A jak są literki? No nie bardzo. Ale to też jest bardzo ważne, żebyś był spostrzegawczy, żebyś zauważał pewne analogie, żebyś umiał wyciągać wnioski, prawda? Żebyś umiał trójkąt. Znaczy, możesz innym sposobem zrobić, oczywiście, to nie jest jedyny sposób, ale ja uczyłam Cię w tym kursie, uczyłam Cię trójkąta 30, 60, 90, żeby Ci pokazać, między innymi, że on często występuje, jego zastosowanie bardzo często występuje. No to popatrzmy, czy jest taka odpowiedź 2 w nawiasie A minus B? Oczywiście, że jest. Jest to odpowiedź B. Czy uczeń na maturze wiele się musiał trudzić, wiele przekształceń, obliczeń zrobić, żeby podać prawdziwą odpowiedź? Otóż nie. I to jest właśnie sedno sprawy, że na maturze trzeba myśleć. Główna zasada to jest myślenie. I to, co się nauczyłeś na lekcjach matematyki, czy na lekcji ze mną, na kursach ze mną, wykorzystaj przy rozwiązywaniu arkuszy maturalnych. Zadanie numer 2, sierpień 2015, zadanie 31 za 2 punkty. W prostokącie ABCD punkt P jest środkiem boku BC, a punkt R jest środkiem boku CD. Wykaż, że pole trójkąta APR jest równe sumie pól trójkątów ADR i PCR. Po pierwsze, zaznaczę tutaj, że to jest zadanie drugie i pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć. To jest zadanie wybrane przeze mnie, zadanie dowodowe. Jest to zadanie, które młodzież często omija. No tak się składa, analizując arkusze maturalne, analizując statystyki zdawalności matury, możemy stwierdzić, że zadania, w których występuje wykaż, że, uzasadnij, że, udowodnij, że są najgorzej pisane przez maturzystów. Procentowo oczywiście. W związku z tym na te zadania trzeba zwrócić szczególną uwagę. Uwaga, ja je nie pomijam. Nie, ja je nie mogę pominąć ze względu na to, że odsetek pewnie, albo no może większy, może mniejszy, mam nadzieję, że po tych kursach będzie to większy odsetek, tak, uczniów, będzie przystępował już z pewną chęcią, tak, do rozwiązywania tych zadań. Zatem jest to zadanie dowodowe. Ja w zadaniach dowodowych uczę się pewnego szablonu, bardzo ważnego. Zwracam na niego uwagę. Założenie, teza i dowód. Oczywiście jedno pod drugim piszemy. Ja tutaj nie mam za dużo miejsca, więc będę dowód prowadziła tutaj. I tak, założeniem w tym zadaniu jest rysunek. Rysunek był gotowy, podany w arkuszu maturalnym, ale ja go oczywiście przerysowałam. I teraz przeczytajmy to jeszcze raz na spokojnie. Mamy prostokąt ABCD. Punkt P jest środkiem boku BC. Punkt P jest środkiem. To co to znaczy, że jest środkiem? To znaczy, że ten kawalątek jest taki sam jak ten. Zatem ja sobie napiszę X, X. Nikt mi nie broni. Dalej. Punkt R jest środkiem boku CD. No to napiszę znowu, że ten kawałek jest taki sam jak ten. Czyli napiszę Y i tutaj też Y. Też nikt mi nie broni. Skoro środek, to mogę przyjąć, że są takie same długości. Dobrze. Co mam wykazać? Że pole trójkąta, i to już muszę zapisać, pole trójkąta APR jest równe sumie pól takich trójkątów. Pole trójkąta ADR dodać, bo równe sumie pól, pole trójkąta PCR. No, oczywiście, nie będziemy od razu dowodzić, najpierw się musimy nad tą tezą zastanowić głębiej, oczywiście. Musimy sobie może zamalować, może sobie jakoś zakreślić te trójkąty. Otóż, najpierw zacznijmy od tego, który to jest trójkąt APR, bo będziemy chcieli jego pole policzyć. No, ja zamaluję. APR jest to ten trójkąt tutaj, który widzisz na niebiesko przeze mnie namalowany tutaj i w środku zamalowałam na czerwono. Natomiast teraz jeszcze nas interesują w tezie takie trójkąty jak ADR. ADR zamaluję z tej strony na czarno i trójkąt PCR. PCR zamaluję też na czarno. I czy my to widzimy? Nawet, mój drogi, gdybyś widział, że tak faktycznie jest, no tak jest, że pole tego trójkąta to jest równe temu polu plus temu polu, to i tak ty nie możesz napisać temu, to masz udowodnić za pomocą odpowiedniego zapisu matematycznego. Masz to wykazać.
No i spróbujmy sobie to udowodnić. No więc tutaj zapisałam dowód, czy to piszemy pod spodem, ja tutaj obok, bo już tutaj mamy mało miejsca. Zatem spróbujmy zacząć tak. Mamy udowodnić taką tezę, czyli mamy pokazać, że lewa strona równa się prawej stronie. No pasowałoby w ogóle coś o tym prostokącie zapisać. Czyli popatrz, ten prostokąt ma jeden z boków taki. Ile ten bok wynosi? X, dodać x, czyli 2x. Ja zaznaczę tutaj. Natomiast ten bok, ile wynosi? Tyle samo, co ten u góry, no bo to jest prostokąt. Czyli y dodać y, czyli 2y. Zobaczysz, będzie nam to być może potrzebne. I teraz, mój prostokąt za pomocą tych odcinków niebieskich został podzielony na 4 obszary. Tu jest pierwszy jakiś obszar, tu jest drugi obszar, tu jest trzeci obszar i tu jest czwarty obszar. Dostałam 4 różne trójkąty, prawda? Prostokątne one będą, prawda? Bo ponieważ tutaj są oczywiście kąty proste, to będą te prostokątne trójkąty, te trzy, ale w środku nie wiem, jaki jest trójkąt. Czy prostokątny, czy nieprostokątny. Nie jest to istotne, zobaczysz, jak będziemy dowodzić. Otóż, no, zacznijmy może po kolei te pola rozpisywać. Najprostszym sposobem, oczywiście wzorem na pole trójkąta prostokątnego. Jak pamiętasz, ten wzór to było 1/2 a razy b. Ja Ci tutaj zapiszę wzór, że na pole trójkąta prostokątnego był wzór 1/2 a razy b. Zatem będziemy pisać, czyli zaczniemy od tego pola może, zacznijmy od pola drugiego. Pole drugie. Tak sobie będę pisał. Równa się 1/2 i 1 przy prostokąta to jest x, druga to jest y. No to będzie 1/2 xy. Zatem pole trzecie to się równa. Patrzymy tutaj. 1/2 AB, czyli u nas 2x i razy y. Tutaj napisałam Ci te kropeczki, prawda, jako mnożenie, ze względu na to, że 1/2 razy 2, no musimy pomnożyć. Te dwójeczki się skrócą i wyjdzie Ci oczywiście x razy y, czyli po prostu xy. No to myślmy analogicznie. Pole czwartego naszego obszaru to jest też trójkąt prostokątny, widzisz ten, chociaż ja go nie zamalowałam, ale będzie nam potrzebny, dlatego też wyznaczam. No to piszemy 1/2 razy, teraz będzie 2y i razy x. To się równa. Znowu te dwójeczki mi się tutaj skrócą i będę miała yx, czy też xy, to nie ma znaczenia. No to teraz popatrz, po co ja to rozpisałam? Drugie pole, trzecie pole, czwarte pole. No bo powiedziałam Ci, ja nie wiem, jakim trójkątem jest pierwsze pole. Ja tego nie muszę wiedzieć, bo ja pole pierwsze mogę tak obliczyć, że ja od całego prostokąta odejmę te trzy kawałki. Zatem napiszę Ci pole pierwsze, to będzie od pola całego prostokąta odejmę pole drugie, odejmę pole trzecie, odejmę pole czwarte. Tak? No więc jeszcze pasowałoby tutaj nam zapisać pole całego prostokąta. Otóż pamiętasz wzór na pole prostokąta? Jak nie, no to ja tutaj oczywiście znowu zapiszę. Jest to a razy b, myślę, że spokojnie pamiętasz. To popatrzmy. Jeden z naszych boków to jest 2y, razy drugi z naszych boków to jest 2x. Czyli jak ja to pomnożę, będę miała 4xy. No to podstawmy. Czyli pole pierwsze równa się pole prostokąta, czyli 4xy, odjąć 1/2xy, odjąć xy i odjąć xy. Zatem, a może będę pisała tutaj dalej, jak ja to podejmuję, może łatwiej najpierw bez ułamków, czyli 4xy minus xy minus xy, no to to oczywiście jest tak, jakbym tu miała jedynkę i tu jedynkę, czyli 4 odjąć 1 to 3, odjąć 1 to 2, czyli mam 2xy, a może Ci zapiszę, odjąć 1/2xy, no to na pewno się ze mną zgodzisz, że to będzie 1 cała i 1/2xy. To jest pole pierwsze. No to teraz popatrz, ja już wszystkie pola rozpisałam. I pole prostokąta rozpisałam, i pole 1 masz, i pole 2 masz, i pole 3 masz, i pole 4 masz. Ktoś mi powie tak, no tak, rozpisała Pani za pomocą xy. A kto mi bronił? Ja specjalnie xy zrobiłam, dlatego, że wiem, że to jest środek, ten punkt B, to jest środek boku BC, więc mogłam zaznaczyć x i x. A tu mogłam oznaczyć y, bo punkt R to był środek boku DC. Więc mogłam. No więc teraz popatrzmy na naszą tezę. Pole trójkąta APR. To ja może teraz napiszę, żeby to ładnie było widać. APR.
R. Patrzymy sobie. APR, nasz trójkąt, to był ten. Czyli to było nasze pole pierwsze. A ja przecież wyliczyłam to pole pierwsze. Ono wynosi ile? Jedna cała i jedna druga x, y. Dobrze, to jest nasza jakby lewa strona tezy. No to teraz spróbuję rozpisać prawą stronę tezy. Czyli przepiszę Ci najpierw pole trójkąta ADR, dodać pole trójkąta PCR. To się pole trójkąta ADR. Trójkąt ADR na moim rysunku to było pole trzecie. Dodać trójkąt PCR to było pole drugie. Zapiszę, żebyś lepiej widział to, że ja tutaj zamieniam na pole trzecie, na pole drugie. No to proszę bardzo, pole trzecie to było x, y. Dodać pole drugie to była jedna druga x, y. Jak ja to dodam, tutaj oczywiście jest domyślnie jedynka, mam 1 i jedna druga x, y. No i chwileczkę, co miałam wykazać? Że lewa to była moja lewa strona, a to była moja prawa strona, że lewa równa się prawa. Tak jak większość dowodów w matematyce się prowadzi. Popatrzmy, lewa wyszła 1 druga x, 1 i 1 druga x, y i prawa wyszła też 1 i 1 druga x, y. Czyli co? Mogę napisać, że lewa równa się prawa. Zatem skończyłam dowód. Dowód kończymy co? Takimi skrótami. Co kończy dowód CKD? Oczywiście można również inne skróty. Zadanie numer 3. Sierpień 2015, zadanie 17 za 1 punkt. Obwody dwóch trójkątów podobnych, których pola pozostają w stosunku 1 do 4, mogą być równe. I tutaj to zadanie numer 3, ja będę chciała Ci przepisać te odpowiedzi. Czyli w pierwszej odpowiedzi mamy 9 i 16, w odpowiedzi B mamy 18 i 36, w odpowiedzi C mamy 9 i 144 i w odpowiedzi D mam 18 i 144. Dlaczego ja to przepisałam? Ponieważ w treści jest napisane mogą być równe. Czyli będziemy chcieli wskazać prawidłową odpowiedź, oczywiście korzystając z warunków zadania. No więc zaczniemy od tego. Mamy tutaj do czynienia z trójkątami podobnymi. Pamiętamy, co mamy wiedzieć o trójkątach podobnych. Że obwód pierwszego trójkąta do obwodu drugiego trójkąta jest równy, jakaś skala K, ale oczywiście automatycznie pole pierwszego trójkąta do pola drugiego trójkąta jest równe K do kwadratu. To bym chciała, żebyś pamiętał, jeżeli mówimy o trójkątach podobnych, to trzeba sobie jakby wbić do głowy. Dobrze, i teraz co jest podane, których pola pozostają w stosunku 1 do 4? Czyli podane jest, że pola są w stosunku 1 do 4. Czyli pole pierwszego do pola drugiego równa się 1 do 4. Zatem, co ja mogę wywnioskować z tego i z tego? No mogę wywnioskować, że moje k kwadrat to musi być 1 czwarta. Jak spierwiastkuję, otrzymam, że k jest równe 1 druga. No w geometrii nie piszemy tutaj wyniku ujemnego, no bo oczywiście tutaj to byłby absurd. W związku z tym k równa się 1 druga. Zatem popatrz, ja teraz mogę wyciągnąć kolejne wnioski, że obwód pierwszego do obwodu drugiego równa się właśnie jak 1 do 2. Co za tym idzie? Z tego dalej, mnożąc chociażby na krzyż, mogę wywnioskować, że obwód drugiego mojego trójkąta jest równy 2 obwody pierwszego trójkąta. Czyli wyciąga wnioski, że jeden z obwodów jest 2 razy większy od drugiego. No to popatrzmy, czy 36 jest 2 razy większa od 9? Nie. Odpowiedź skreślamy. Czy 36 jest 2 razy większa od 18? Oczywiście. I to będzie prawidłowa odpowiedź. Tutaj nawet już nie muszę patrzeć, ale gdybym chciała sobie popatrzeć, oczywiście nie będzie się mi zgadzało z tym warunkiem. Popatrz, jakie zadanie proste. Tak, bardzo często w arkuszach maturalnych zadania z trójkątami podobnymi są bardzo proste i często są w odpowiedziach A, B, C, D, czyli jako skonstruowane jako zadania zamknięte. Więc polecam Ci z tym tematem się zaznajomić. Zadanie numer 4. Maj 2014, zadanie 17 za 1 punkt. Kąt środkowy oparty na łuku, którego długość jest równa 4 dziewiąte długości okręgu ma miar. Kąt środkowy oparty na łuku,
którego długość, czyli zapiszmy sobie, że długość tego łuku jest 4/9 z długości całego okręgu, czyli napiszemy z dużego L-a. Zadanie czwarte. Długość całego okręgu, przypominam Ci, jest to duża literka L, natomiast długość łuku oznaczaliśmy sobie jako małą literkę L. O co nas pytają w treści? O miarę kąta środkowego. Czyli alfa równa się pytaniu. Ja Ci to zaznaczę. Zaznaczę Ci jak najbardziej, że jest mowa o jakimś kącie środkowym i chcą, żebyśmy wyznaczyli ten kąt alfa. Oczywiście rysunek tutaj poglądowy, prawda, robimy i teraz będziemy chcieli sobie zaznaczyć. Długość łuku, zaznaczę Ci tutaj, że to jest łuk. To jest nasze małe L. Podali mi, że L jest równe 4/9 całego naszego dużego L. W związku z tym pasowałoby podstawić odpowiednie wzory. Będzie najszybciej. Czyli wzór na L był, jak pamiętasz, alfa nad 360 stopni razy 2 pi R. To się równa 4/9, a duże L to był obwód okręgu, czyli razy 2 pi R. Popatrz, jakie prościutkie teraz. Prościutkie, ponieważ to i to jest takie samo. Czyli ja obustronnie sobie podzielę przez 2 pi r, żeby mnie to nie trapiło, więc ja sobie podzielę. Zatem piszę, alfa nad 360 stopni równa się 4/9. To mi się skasuje, to mi się skasuje. Zostanie 4/9. Co zrobić? No najprościej byłoby nam pomnożyć znowu na krzyż. Czyli 9 alfa to jest 360 stopni razy 4. Nie będę tego mnożyła, bo nie czuję takiej potrzeby, ze względu na to, że podzielę obustronnie przez 9. I dostanę, że alfa to się równa 360 stopni podzielone przez 9, to jest stopni 40, czyli mogę Ci napisać 40 stopni razy 4. Pamiętaj, że to razem dzielę. Jest iloczyn. Możesz to zrobić na kalkulatorku 360 stopni razy 4, czy tam w głowie oczywiście, i wtedy podzielić przez 9, ale to chcę zrobić sprytnie, bo mi się nie chce tego mnożyć. Czyli 360 stopni podzielę przez 9, wychodzi mi stopni 40. I teraz 40 razy 4, bo tej czwórki już absolutnie podzielić nie mogę. I dostaję wynik oczywiście 160 stopni. To jest ten kąt środkowy, który zaznaczyłam Ci przykładowo na rysunku. I mamy tutaj różne odpowiedzi. Nasza odpowiedź jest to kąt 160 stopni, czyli odpowiedź A. Zadanie numer 5, sierpień 2016, zadanie 30 za 2 punkty. No i znowu zadanie dowodowe. W trapezie ABCD o podstawach AB oraz CD przekątne AC oraz BD przecinają się w punkcie S. Wykaż, że jeżeli AS jest równe 5/6 AC, zapiszmy to, AS jest równe 5/6 AC, to pole trójkąta ABS jest 25 razy większe od pola trójkąta DCS. Zapiszę zadanie tutaj piąte. Jest to zadanie dowodowe, dlatego założenie, teza, no i dowód będzie. Dobrze. Zatem zrobiliśmy rysunek. Mamy trapez ABCD, jego przekątne przecinają się w punkcie S, tak jak było tutaj w treści podane. Zapisałam Ci warunek, że AS jest równe 5/6 AC i teraz muszę napisać tezę, że pole trójkąta ABS jest równe 25, bo jest 25 razy większe od pola trójkąta, czyli jest równe 25 pól trójkątów DCS. I my to mamy wykazać. Oczywiście najpierw chciałabym, żebyśmy sobie tutaj zamalowali pewne rzeczy. Tak na maturze też sobie możesz zakreślić pole trójkąta ABS, czyli mam na myśli tutaj ten trójkąt ABS, a tu jest drugi trójkąt DCS. DCS. Jest mowa o tym, że to pole tutaj tego trójkąta większego, jak widzisz na rysunku, jest 25 razy większe od tego pola. Żeby to wykazać, to tak. Najpierw może zastanówmy się nad tym, jaka to jest informacja. Czyli, że AS, ja to przepiszę w dowodzie, że AS jest równe 5/6 AC. Co dla nas powinno to znaczyć? Otóż powinno to dla nas znaczyć to, że gdybym AC oznaczyła sobie jakąś niewiadomą, bo przecież ja nie wiem, ile wynosi AC, ale zauważ, że to zrobię sprytnie. Ja to nie oznaczę X-em.
Nie, 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 bo chcę, żeby tutaj mi, nie, żeby nie było ułamków. Zatem ja to oznaczę 6x. Mogę, wolno mi, jakkolwiek sobie oznaczyć. Dlaczego wybrałam szóstkę? Dlatego, że to jest 5 szóstych, czyli tak jakby na 6 części zostało podzielonych i 5 z tych 6 części to jest nasz odcinek AS. Zatem, jeżeli ja AC oznaczę 6x, to moje AS będzie 5 szóstych z tego 6x. Ja to zrobiłam specjalnie. Te szósteczki mi się teraz skrócą i mogę napisać, że to jest 5x. Zaznaczę Ci na rysunku. Czyli od A do S, czyli odtąd dotąd jest 5x. Zatem całe AC to było 6x. Czyli ile zostaje mi na od S do C? Oczywiście x. Czyli ja teraz mogę napisać również, że od C do S to jest x. No bo razem te dwa kawałeczki, jak widzisz na rysunku, dają mi moje 6x. Czyli tu jest 5x, tu jest x, czyli mam razem 6x. I teraz, to jest bardzo cenne to, co napisałam. Chciałam Ci jak najprościej to przedstawić, żebyś nie miał ułamków. Bo wiesz, czasem z tymi ułamkami po prostu młodzież ma problem. Dobrze, zatem zajmijmy się tymi trójkątami. Co mi powiesz na temat trójkąta ABS i trójkąta DCS? Są to trójkąty podobne. Dlaczego? Zaraz zapiszemy. Popatrz, trójkąt ja napiszę Ci. ABS jest podobny do trójkąta CDS i teraz będziemy pisać dlaczego. My sobie to zastanowimy się nad tym, zaznaczymy to na rysunku. Otóż tak się składa, jak pamiętasz, w trapezie tak jest, że jak poprowadzę przekątną, to ten kąt, jak nazwę alfa, to ten tu u góry jest naprzemianległy, też wynosi alfa. Jak ten tutaj kąt nazwę beta, to ten po drugiej stronie tutaj u góry też jest beta, bo jest naprzemianległy, tak? Jeżeli są proste równoległe, tak jak u nas w każdym trapezie jest, to te kąty są naprzemianległe równej miary. No to popatrz, alfa, alfa, no to tutaj mi zostaje kąt jakiś gamma, trzeci. No to teraz jak tu jest gamma, to on jest z tym kątem wierzchołkowy, czyli też będzie gamma. Czyli na jakiej podstawie ja wywnioskowałam, że te trójkąty są podobne? Oczywiście na mocy cechy kąt, kąt, kąt. Czyli te trójkąty są podobne. Dlaczego? Bo mają takie same miary. Kąty, tak? Kąty mają takie same miary, czyli alfa z alfą, beta z betą, gamma z gamą. Proste, oczywiście. Tak jest w każdym trapezie, że jak poprowadzę przekątne, to te dwa trójkąciki będą zawsze podobne. Możesz zapamiętać. Dobrze, no to skoro ja mówię o podobieństwie, no to wiesz, że mówimy o podobieństwie pewnej skali. Czyli trójkąt ABS, ten większy, jest podobny do trójkąta CDS w skali K równe. I teraz jak się liczyło skalę? No, skalę się liczyło tak, że brało się chociażby jeden z boków i dzieliło się przez odpowiedni bok w drugim trójkącie. No to popatrz, w tym trójkącie moim większym, bo od tego mam zacząć, biorę ten bok, który widzę, 5x. I dzielę to przez odpowiedni bok w drugim trójkącie. Ten bok 5x leżał przy kącie alfa i gamma. A w tym drugim trójkącie małym przy alfa i przy gamma leży x. To muszę podzielić przez x. I popatrz, jak pięknie x-y mi się skrócą i wyjdzie mi, że skala podobieństwa to jest 5. No, no to teraz już super, bo skoro wiem, że trójkąty są podobne, to ja mogę użyć tego wzoru ważnej zależności, że pole trójkąta ABS do pola trójkąta CDS równa się jak k do kwadratu. Tak? Oczywiście. To jest ten wzór, który mówiliśmy przy okazji podobieństwa trójkątów. Zatem mogę z tego wywnioskować, że pole trójkąta ABS do pola trójkąta CDS równa się, moje K wyliczyłam, to jest 5 do kwadratu, czyli 25. Jak ja to obustronnie pomnożę przez mianownik, to otrzymam, że pole trójkąta ABS równa się 25 pól trójkątów CDS. A co miałam wykazać? No właśnie to. Czyli co kończy dowód? Zadanie numer 6, czerwiec 2016, zadanie 16 za jeden punkt. Każde z ramion trójkąta równoramiennego ma długość 20. Kąt zawarty między ramionami tego trójkąta ma miarę 150 stopni.
pole tego trójkąta jest równe. I mamy cztery odpowiedzi. Mamy wyznaczyć pole trójkąta, czyli tutaj zapiszemy pole trójkąta równa się pytanik. Co mamy dane? Otóż zrobiłam prowizoryczny rysunek. Ramiona mają długość 20. Zauważ, że narysowałam Ci tutaj trójkąt rozwartokątny, ale równoramienny starałam się, po to, że tam w treści jest podane, że kąt jest pomiędzy ramionami równy 150 stopni. Więc, żebyś nie narysował czasem trójkąta równoramiennego ostrokątnego, no bo nie będzie to tak, rysunek pasował nam do treści zadania. Dobrze. I teraz popatrz, jakim wzorem policzymy pole trójkąta? No są różne wzory, ale idealnie będzie zastosować wzór 1/2 a razy b razy sinus alfa. Dokładnie. Ten wzór, popatrz, ja tutaj nic nie muszę dorysowywać, nic przekształcać, wystarczy, że podstawię. Zatem 1/2 razy 20 razy 20 razy sinus 150 stopni. No to spróbuję tą dwójkę i dwudziestkę skrócić i otrzymuję pole trójkąta równa się 10 razy 20, no to jest 200 razy. I teraz uwaga, przypominamy sobie, sinus 150 stopni to jest ćwiartka druga 150 stopni. W drugiej ćwiartce sinus jest dodatni, bo sinus tak się składa, że jest dodatni i w pierwszej i w drugiej. Czyli będzie to wynik dodatni. Zresztą no, pole nie mogłoby być ujemne, prawda? Więc będzie to sinus i teraz uwaga, ilu stopni? Tłumaczyłam Ci to już, że od 180 stopni trzeba odjąć sobie w głowie 150 i wtedy dostajesz 30 stopni i właśnie to 30 stopni tutaj piszesz. Czyli pole trójkąta to się równa 200 razy sinus 30 stopni. Zatem pole trójkąta to się równa 200. No i teraz pasuje wiedzieć, ile wynosi sinus 30 stopni. Jeżeli nie, musisz zerknąć do tablicy. Sinus 30 stopni to jest 1/2. Zatem 200 razy 1/2 to jest 100. Wyznaczyliśmy pole trójkąta bardzo prosto wzorem, który analizowaliśmy, który wprowadzaliśmy w tym właśnie kursie. I teraz patrzymy, która odpowiedź jest prawidłowa. Oczywiście jest to odpowiedź A, czyli pierwsza z brzegu odpowiedź, pole trójkąta wynosi 100. Zadanie 7, sierpień 2017, zadanie 29 za 2 punkty. Dany jest trójkąt prostokątny ABC, w którym kąt ACB ma 90 stopni, kąt ABC ma 60 stopni. Niech D oznacza punkt wspólny wysokości poprowadzonej z wierzchołka C kąta prostego i przeciw prostokątnej AB tego trójkąta. Wykaż, że AD do BD równa się jak 3 do 1. Dobrze, jest to zadanie oczywiście dowodowe, więc znowu piszemy założenie, piszemy teza i dowód. Czyli będziemy chcieli pewną rzecz tutaj udowodnić. Zatem na razie nanieśmy sobie dane na rysunek. Czyli tak, kąt ACB równa się 90 stopni. Co to oznacza? Oznacza, że tutaj musi być wierzchołek C. Kąt ABC ma 60 stopni, więc tutaj myślę, że wprowadzimy sobie A, tu sobie napiszemy B, tak żeby się nam zgadzało i zaznaczmy, kąt ABC ma 60 stopni. ABC 60 stopni, a jeszcze raz powtarzam, ACB 90 stopni. Punkt D oznacza punkt wspólny wysokości poprowadzonej z wierzchołka C kąta pustego i przeciw prostokątnej AB. Czyli ja tutaj zaznaczę punkt D, już pozwoliłam sobie wykonać rysunek i narysować Ci tą wysokość. To jest ta wysokość poprowadzona właśnie z wierzchołka kąta prostego. Mamy wykazać, że AD do BD ma się tak jak 3 do 1. No to spróbujmy wykazać. Na pewno zauważysz, że tutaj mamy do czynienia z trójkątem prostokątnym ABC o kątach 90, 60, no to tutaj musi być 30 stopni. I teraz co? No, myślę, że wiesz, że był taki trójkąt, tego uczyliśmy się w tym kursie, był trójkąt 30, 60, 90. No to przypomnijmy. Naprzeciwko 30 stopni leży x. Naprzeciwko 60 stopni leży x pierwiastek z 3. Naprzeciwko kąta prostego leży, zaznaczę całe, 2x. No to myślmy, co to mamy wykazać? Mamy wykazać, że AD, czyli odcinek AD to jest ten odcinek,
tak? Do odcinka BD, czyli do odcinka tego, co Ci tutaj zakreskuję, ma się tak jak 3 do 1, czyli, że ten odcinek falowany u mnie, AD, jest 3 razy większy od tego. No to co możemy stwierdzić? Możemy stwierdzić, że tutaj będą kolejne trójkąty. Ja może to zapiszę tutaj w dowodzie, że trójkąt ABC jest prostokątny. To było podane o kątach 30 stopni, 60 stopni, 90 stopni. Z tego co wywnioskowaliśmy? Z tego wywnioskowaliśmy, że co? Że bok CB oznaczyliśmy jako X, zatem bok AC oznaczyliśmy jako X pierwiastek z 3, no i bok AB oznaczyliśmy jako 2X. To korzystamy z własności trójkąta 30, 60, 90 stopni. No to popatrzmy dalej. Możemy dalej popatrzeć w ten sposób, że mamy tutaj też inny trójkącik. Załóżmy, tutaj poprowadzę kąt prosty, może weźmy, zajmijmy się tym małym trójkątem. Tutaj. Jeżeli tu mamy 60, tu mamy 90, bo wysokość pada pod kątem prostym, no to tutaj musi być 30 stopni. Zatem popatrz, co napiszemy. Napiszemy, że trójkąt CDB jest też prostokątny o takich samych kątach 30, 60, 90. I teraz uwaga, co ja z tego mogę wywnioskować? Popatrz, naprzeciwko 30 stopni mówiłam Ci, że jest X. Ale ja nie mogę napisać tutaj też X. No nie mogę, dlatego że tu było X, a to nam się tutaj, no, będzie kolizja oznaczeń. Czyli co mogę napisać? Mogę napisać, że tu jest Y. Oczywiście. No to naprzeciwko 60 stopni będzie Y pierwiastek z 3. No to naprzeciwko kąta prostego będzie 2Y. I tak też uczynię, czyli analizując mały trójkąt, doszliśmy do takich wniosków, że BD to jest Y, dalej, że CD to jest Y pierwiastek z 3 i że BC to jest 2Y. Tutaj kluczowe w tym zadaniu jest to, że 2Y, czyli ja z tych wniosków mogę teraz wyciągnąć, prawda? Ja mogę teraz z tego wyciągnąć, że to, co było moim X-em, popatrz, zaznaczę Ci, będzie moim teraz 2Y-kiem. Czyli mogę Ci napisać zależność, że 2Y równa się X. Czyli jak ja to podzielę przez 2, dostanę, że Y to jest przecież 1/2 z X-a. Zatem, jeżeli to jest 1/2 z X-a, to popatrz na nasz rysunek. BD, mogę wywnioskować, że BD to jest przecież moje Y na rysunku, czyli 1/2 X-a. A skoro BD jest 1/2 X-a, no to teraz AD policzę już jako od 2X-ów odejmę tą 1/2 X-a. Od całego odcinka odejmę ten malutki kawałek, czyli 2X odjąć 1/2 X-a. Czyli to będzie oczywiście 1/2 X-a. To, co ja Ci teraz przedstawiam, to jest jeden z możliwości rozwiązania tego zadania. Oczywiście, jeżeli masz inny pomysł, możesz spokojnie robić innym pomysłem. Można się zastanowić nad tym trójkątem tutaj, A, C, D, ale nie ma już takiej potrzeby. Bo popatrz, do jakich wniosków doszliśmy. Doszliśmy do takich wniosków, że BD to jest 1/2 X-a, a AD to jest 1/1 X-a. No to popatrzmy na tezę. W tezie mieliśmy udowodnić, że AD do BD i ma nam wyjść 3 do 1. To sprawdźmy. Za AD ja mogę podstawić 1/1 i 1/2 X-a. To. Za BD mogę podstawić 1/2 X-a. Popatrz, X-y mi się skasują, no bo to o to chodzi. W stosunkach bardzo często się niewiadome, które wprowadzamy, kasują. Bardzo często. 1/1 to jest przecież 3/2 podzielone przez 1/2. I teraz mam 3/2 razy 2/1, to się nam skraca i wychodzi 3 do 1. Mogę zapisać w postaci ułamku, mogę zapisać w postaci dwóch kropeczek, dzielenia, takiego nie ma to znaczenia, co kończy dowód. Chciałam Cię nauczyć w tym kursie, chciałam Cię nauczyć tego, że trójkąty są prostokąte, że są specjalne trójkąty prostokąte, których warto znać,
Warto znać zależności w tych trójkątach. Chciałam Cię nauczyć w tym kursie również różnych wzorów na pole trójkąta, ponieważ w jednych zadaniach stosujemy taki wzór na pole trójkąta, w innych zadaniach stosujemy inny wzór na pole trójkąta. Chciałam Cię również nauczyć pola wycinka, jak stosować, jak obliczyć, jak wykorzystywać pole wycinka, żeby policzyć na przykład promień czy też kąt i różnych rzeczy. Mam nadzieję, że ten kurs przyda Ci się i będzie to dla Ciebie pomoc i dzięki temu zdasz lepiej maturę. Tego Ci życzę z całego serca, a już zapraszam Cię na kolejne kursy u mnie.